Dzień dobry, moi drodzy, to jest sobota, jest 6 października, a my oczywiście lecimy z nowym dniem sobotnim, wstawakowym. To będzie dobry dzień, no bo dlaczego miałoby nie być? Zapraszam! Moi drodzy, moi kochani, bardzo was serdecznie witam w ten sobotni poranek. Ciągle nagrywam to jeszcze w nocy, żebyście mogli to obejrzeć, bo inaczej nie miałem jak. Nieistotne. Za oknem noc, u was dzień, ale jakie to ma znaczenie? Moi drodzy, chciałbym, żebyśmy dzisiaj zrobili taką wycieczkę trochę przestrzenną, albo raczej nie przestrzenną, tylko, przepraszam, czasową. 2 dni temu. 2 dni temu mieliśmy 4 października i jak może kojarzycie, było wspomnienie, a u nas w zakonie nawet święto, a u Franciszkanów w ogóle to była uroczystość świętego Franciszka z Asyżu. Mam nadzieję, że zauważyliście. Strasznie fajny dzień w ogóle franciszkowy. My, Dominikanie, mimo że mamy oczywiście ojca Dominika, mamy również taki przywilej, że nazywamy Franciszka ojcem. I też mówimy o Franciszku, że był naszym ojcem, bo to on i Dominik to po prostu dwa bardzo podobne egzemplarze Bożych Świętych. I chciałbym wam jedno słowo dzisiaj w sobotę zostawić właśnie o tym świętym Franciszku. Nie mówiłem o tym w czwartek, powiem wam o tym dzisiaj. Myślę, że to nie szkodzi. Bo to jest taka rzecz, która mnie we Franciszku bardzo fascynuje. Nie wiem, czy kojarzycie. Franciszek tam, kiedy się nawracał i tak dalej, rozpoczynał to swoją działalność. To jest taki moment w jego życiu. Ja dokładnie oczywiście pewnie tam tych wszystkich dat i tak dalej nie znam i kolejności, bo to się Franciszkanie na tym znają. Ale jakby zamieszkał na początku w takim kościele Porcium Kula, czy jakoś tak to się nazywa. I on tam zamieszkał w ruinie, w sensie ten kościół był zrujnowany. Nie było tam jakby normalnie użytkowanego kościoła, tylko jakieś takie tam bez dachu, tak, pół ściany zawalone i tak dalej. I Franciszek tam odnalazł jakby Pana Boga, tam odnajdywał Pana Boga, tam go szukał, tam go spotkał, tam się wydarzyły jakby dla niego takie jakby momenty, które go doprowadziły do świętości, do tego, że potem się działy niezwykłe też rzeczy w jego życiu. I to jest taki fakt, który mnie bardzo fascynuje, że Franciszek zamieszkał w ruinie. W takim sensie w miejscu, które jest popsute, które jest niegotowe, które jest nienaprawione, jakby odnalazł Pana Boga. Dlaczego to jest fascynujące? Dlatego, że to się bardzo często dzieje, kochani, w naszym życiu. Że zobaczcie, ile mamy takich ruin, w sensie zrujnowanych małżeństw, zrujnowanych różnych ścieżek życiowych, zrujnowanych grzechami, błędami, jakimiś upadkami, słabościami, nieszczęściami, zdradami, nienawiściami itd. Mnóstwo ruin. Przypuszczam, że każdy z nas bardzo szybko może zlokalizować w swoim życiu taką albo inną ruinę, czyli jest mnóstwo rzeczy po prostu zrujnowanych. I większość z nas żyje w takim przekonaniu, no, że jak kiedyś mi się uda te ruiny odbudować, jak kiedyś coś tam zrobię i to się wszystko ponaprawia, no to może tam Pana Boga spotkam w tym odnowionym. Co się okazuje? Franciszek, święty Franciszek spotkał Pana Boga pośrodku ruin. Spotkał Pana Boga właśnie tam. Nie dopiero potem, kiedy się coś naprawiło, tylko właśnie tam. I kochani, dla mnie to jest niezwykła prawda. W sensie, ja mam wiele takich rzeczy w życiu, do których startuję i sobie mówię, ale jak ja mam to zrobić, jak ja mam w ogóle cokolwiek działać, jak jeszcze mnóstwo ruiny we mnie. Albo robię jakieś wspólne dzieło z różnymi ludźmi i widzę w każdym z nich jakąś ruinę, w każdym z nich coś jest nie tak. Czekać, aż będzie wszystko ułożone, doskonałe, dobre. Po pierwsze się mogę nie doczekać, a po drugie Pan Jezus przez świętego Franciszka mówi, ale ja w ruinie też lubię. W sensie ja w ruinie mogę człowieka poprowadzić. Ja w ruinie mogę do człowieka przyjść. Ja w ruinie mogę mu dać dostęp do niezwykłych. Słuchajcie, Franciszek miał stygmaty. To znaczy, że był tak upodobniony do Pana Jezusa, że aż po prostu się cały cieleśnie również do Niego się upodobnił. Gdzie to się stało? W ruinie. W sensie Franciszek zamieszkał w ruinie i tam spotkał Boga. Co to znaczy? W tych twoich ruinach, w tych twoich miejscach, gdzie masz po prostu wszystko porozwalane, porozsypywane i mówisz sobie, dopóki tak będzie, to nic się nie wydarzy w moim życiu, nie będzie nic sensownego, dobrego, fajnego, świętego i tak dalej. Nie mogę, bo mam ciągle te wszystkie rzeczy. No nie. W tej ruinie mieszka Pan Bóg. W tej ruinie Pan Bóg już na ciebie czeka. W tej ruinie jest Jego obecność. W tej twojej ruinie On już jest. I nie czekaj. Nie czekaj, nie przesuwaj tego, nie rób sobie czegoś takiego, jak się coś zmieni, jak wreszcie będzie lepsze, no to ja tam będę gotowy. Nie. W tej ruinie jest z tobą Pan Bóg. I tam chce działać. Przyjmij to. Zacznij tak. Dzisiaj, już od tej soboty. O to chodzi, żeby w tych ruinach naszych, mimo że one ciągle są takie, jakie są i się może często nie zmieniają przez długi czas, tam mieszka Pan Bóg. Moi drodzy, no to tyle w tym sobotnim odcinku. Widzimy się oczywiście w poniedziałek. Bardzo wam dziękuję za ten kolejny tydzień we Wstawakach. Będziemy się pewnie w przyszłym tygodniu spotykać w jakichś tych brytyjskich klimatach, bo jadę teraz do Wielkiej Brytanii. Też jak to oglądacie, to już tam jestem. Więc będę wam pewnie nagrywał u Brytoli jakieś odcinki wstawakowe. Czyli będzie pewnie fajnie, bo dlaczego miało nie być fajnie? Ściskam, miejcie najlepszą niedzielę. Pozdrawiam, błogosławię i do zobaczenia w następnych odcinkach. Z Bogiem, pa!